moja muzyka, i nie, on nie wie, czy ja się z tym zgodzę, jest psychodeliczna. Jest tam dużo takiego brutalizmu, jakiegoś wstawiam w zupę. Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tym razem moim gościem, a właściwie powinienem powiedzieć w formie żeńskiej, czyli gościnią, jest kompozytorka, wokalistka, piosenkarka, wspaniała artystka, autorka 3 płyt, laureatka 3 Fryderyków, Mela Koteluk. Dzień dobry. Melu, droga. To imię jest mi bliskie, moja córka ma tak na imię, ale ona ma na imię Melania, a ty wcale nie masz na imię Melania. Ja mam na imię Malwina. No więc właśnie, skąd ta uzurpacja do Meli? No właśnie, sama się zastanawiałam wielokrotnie, skąd to się wzięło, ale ta ksywka, chociaż do mnie przygnęło wiele ksywek i szczerze powiem, ostatnio zorientowałam się, że w różnych okresach życia byłam inaczej zwaną osobą. To czyli? Znaczy, czasami jestem Malwą dla niektórych osób z okresu krakowskiego. Malwa, ty tak. Malwo. Tak, czasami wiem, jestem Malwą, czasami Malwiną, czasami Melindą. Melindą? Tak, a czasami Melką, Melą. Dobra, ale to była twoja decyzja związana z karierą muzyczną? No właśnie do końca, to tak wyszło zupełnie naturalnie, ponieważ ja 3,5 roku mieszkałam w Anglii. Wyjechałam po liceum do Anglii i tam się po prostu przyjęło Melania, tak? Melanie. Tak. I ten skrót Mela do mnie przylgnął. I w sposób naturalny, kiedy wróciłam już do Polski, rozpoczęłam próbę z zespołem i zdołaliśmy wykreować album pierwszy debiutancki. Pomyślałam sobie, pamiętam ten moment chyba nawet, mieszkam wtedy na Dolnym Mokotowie. Miałam taki moment właśnie zdecydowania, czy jestem Malwina, czy Mela. I wtedy padło Mela. Tak, i to się utrwaliło po prostu. Tutaj leży twoja płyta w dwóch wersjach, czyli w wersji CD i w wersji analogowej, winylowej. Mela Koteluk, Migawka, to jest produkcja z zeszłego roku, prawda? Czyli ona ma już, tak, dobrze mówię, 2008. Właśnie album ukazał się w listopadzie zeszłego roku. Tak. CD. Natomiast premiera winyla odbyła się 22 listopada, czyli chwilkę tego roku. Temu. Tego roku. Tak, widziałem na Instagramie, jak sama tłoczyłaś ileś egzemplarzy, prawda? Było tak coś takiego, ja dobrze powiedziałam, że to się tłoczy. Tak. Wsadzałaś do jakiejś maszyny. Tak, to się odbyło w tłoczni WM Fono. To jest bardzo przyjemne doświadczenie. Nie wiem, czy można się umówić w wytwórni na tego typu akcje. Działalność, akcje. Ale bardzo polecam spróbować, bo okazuje się, że jakby uświadomienie sobie procesu powstania winyla też jakby coś wnosi w życie i jednak to jest rękodzieło, do mnie to dotarło, że to jest rękodzieło, że stoi człowiek przy maszynie i musi nałożyć naklejkę, po czym musi nałożyć masę, po czym musi nałożyć drugą naklejkę. Masę? Powiedziałaś masę? Masę, tak. Masę. To jest masa, ten to, tak, to czarne, to jest masa. Tak, tak, tak. I no i chwilę to trwa. Słuchaj, wyjmę, bo być może są wśród naszych widzów osoby, które w ogóle nie wiedzą, o czym mówimy. Jest to mało prawdopodobne, ale tak, że krążek. Winyle już nie są teraz takie oczywiste. O, taki czarny krążek, czyli Malwina. Mela mówi o tym czarnym, że to jest masa. Tak, tak. No w pierwotnym, takim początkowym czasie procesu. Na pewno czynnik ludzki tutaj pełni bardzo istotną rolę w wytworzeniu takiego krążka, co powoduje, że odsłuch dla mnie jest w jakiś sposób pogłębiony i jakiś przyjemniejszy, jakiś taki... Chodzi o to, że lepiej ci się słucha własnej płyty przez to, że ją sama zrobiłaś, w tym sensie znaczy, takim dosłownym? Tej dokładnie nie robiłam. Ja robiłam tylko tak kilkanaście tam egzemplarzy gdzieś dla fanów. Tak. Ale nie, uświadomienie sobie tego, że jednak stoi człowiek i ten człowiek to wykonuje i ta płyta jest rękodziełem, tak, to ma dla mnie znaczenie. To, że to nie wychodzi wprost z maszyny. Wspaniale, bardzo się cieszę, że w ogóle o tym mówimy. Mówimy o płytach winylowych, mówimy o płytach CD. Ja myślę, że już nie muszę. O, pięknie, pięknie wydane.
Tak, okładkę zaprojektowała Joanna Skiba. I zdjęcia te pochodzą z zeszłego roku. Wyjechaliśmy w kilka osób. Ja bardzo nie lubię takich dużych produkcji, kiedy trzeba na przykład zrobić, jak przygotować jakąś sesję fotograficzną, to staram się jak najbardziej minimalizować skład personalny, żeby Żeby było bardziej kameralnie, żeby nie rozcieńczać energii. Żeby był, najważniejsze jest chyba to, żeby był fotograf. No tak. To odpowiedni przydaje fotograf, się co? Niekiedy. Tak, odpowiedni fotograf. Zdjęcia robił Adaś Pociński. I my naprawdę w taki bardzo spontaniczny sposób wybraliśmy się, nie ustalając tego z wielką ilością ludzi. Wybraliśmy się nad morze, na plażę do Stilo, gdzie stoi piękna latarnia morska i panuje taki naprawdę bardzo kameralny klimat. Powędrowaliśmy sobie następnego dnia na Wydmy Łebskie. To jest bardzo unikatowe, przepiękne miejsce, polecam odwiedzić. Ja byłam pierwszy raz w życiu. I tam zrobiliście te sesje? Tam robiliśmy zdjęcia, tak. Bez jakiegoś storyboardu większego. Tak? Po prostu, także tak, taki flow, tak? Stwierdziliśmy, że znaczy ja miałam takie podejście też, że chciałam sama zobaczyć, co się wyłoni jakby z tego spotkania naszego. I jakby byłam przygotowana na to, że to będzie determinować całą jakby oprawę wizualną i tworzyć jakąś atmosferę tej płyty. Minerały, które tutaj widzisz, o. Zostały, to są minerały. To są minerały, tak. Minerały są takim... w pierwszej chwili. Okay. Nie. No dobrze. Minerały są takim motywem tego albumu. Tutaj też widać. Motywem, w sensie, że śpiewasz o minerałach? W pewnym sensie niedosłownie, ale bardzo mi zależało na tym, żeby oddać w formie wizualnej organiczność tego albumu. Dlatego nawiązałam w tej wizualnej stronie do natury. Dobrze, za chwilę wrócimy do tych płyt, ale skoro mówimy o przesłaniu, to ja znalazłem taki opis w Wikipedii. Przepraszam, że korzystam ze smartfona, ale w takich czasach żyjemy, tutaj mam notatki. Otóż Migawka, trzeci album Meli Koteluk, wydany 9 listopada 2018, no czyli mówimy o tej formule, składa się z 11 utworów napisanych w umiarkowanym tempie, w stylu alternatywnego popu. Widzę, że nie protestujesz na razie. A skąd Wikipedia. Pochodzi? A z Wikipedii, a. Alternatywny pop. Jesteś. A gdzieś jeszcze znalazłem, że i też w Wikipedii, że gatunek, który reprezentujesz, to muzyka alternatywna oraz indie pop. Wiesz coś na ten temat? Czy ja mam się wypowiedzieć teraz na temat gatunku, którym tworzę? Nie musisz. Nie. Tylko chciałem ci, czy to cię zaskakuje, czy... Ja nie mam do tego żadnego stosunku i nie próbuję się nawet ustosunkować. Ostatnio, dosłownie kilka dni temu, po koncercie, to było bodajże w Poznaniu, w klubie Tama, przyszedł do mnie fan, któremu miałam podpisać płytę i podzielił się ze mną taką refleksją, że dla niego moja muzyka, i nie, on nie wie, czy ja się z tym zgodzę, jest psychodeliczna. O. Także każdy, wydaje mi się, że ja tutaj nie chciałabym właśnie zabierać głosu w próbie określenia gatunku tej muzyki. Ona jest w jakiś sposób autorska, znaczy w 100% autorska i tyle na jej temat wiem, ale sama też do końca nie mam nigdy pewności. Co prawda wydałam tylko 3 albumy w swoim życiu, nie jest to albumów 15. Przy każdej z płyt miałam jednak taką jakąś otwartość, zakładam taką otwartość stylistyczną, czyli nie jestem purystką, która zakłada w konspekcie, że okej, to będzie album powiedzmy dubowy i trzymam się ustaleń. Raczej obserwuję te utwory, bo ja myślę piosenkami bardziej. Zawsze tak było. Obserwuję te utwory, jak one się zmieniają w procesie tworzenia i staram się jakby nie wpływać na nie swoją jakąś koncepcją, czy... Raczej je tak przyjmuję. Przyjmujesz je? Przyjmuję, tak. Przyjmuję to, co się, co powstaje. A co do tego określenia, że alternatywna to jest muzyka, alternatywny pop, akurat tu napisali, że jesteś alternatywną artystką, to się z tym, czujesz się jak alternatywna artystka? Myślę, że tak. Tak, jednak. Czyli jednak co to znaczy alternatywna? Czy że nie jesteś w mainstreamie takim alternatywna popowym? Alternatywna w stosunku do mainstreamu. Niemniej ten mainstream, moim zdaniem, ponieważ od mojego debiutu mija 7 lat w tym roku, czy już mogę się wypowiadać na ten temat? Oczywiście, absolutnie. Moim zdaniem się zmienia na korzyść, to znaczy w tym głównym nurcie spotykamy coraz więcej propozycji wartościowych. Co to znaczy wartościowych? Z fajną warstwą liryczną, z fajnym tekstem,
który gdzieś wychodzi od twórcy, który ma coś do powiedzenia, to ma znaczenie duże. I ta muzyka też jest, no to nie jest pod podnóżkę, chociaż ja nie mam nic przeciwko muzyce pod podnóżkę, lubię sobie zatańczyć w domu chętnie. Podnóżkę, w sensie do tańczenia. Do tańczenia, tak się mówi. W cudzysłowie. Okay, tak. Pojawia się teraz na przykład fantastyczna propozycja młodego pokolenia. To młode pokolenie jest niesamowicie inspirujące i też obserwuję ich poczynania. Ja się trochę już czuję jak taka starsza koleżanka. Trochę niesłusznie moim zdaniem. Ale jednak... Jest dopiero 3 płyty. Nie, rozumiem, wiem o czym mówisz. Mhm. Tak. Ale ja późno też zadebiutowałam, wiesz. Miałam 27 lat, jak debiutowałam. To jest dość późny debiut, zważywszy na to, że na przykład zespół The Dumplings czy Ralf Kamiński mają po 20 kilka lat. Dawid posiadał, jest młodziutki też. A Mata ma 19. A właśnie, podoba ci się ten utwór? Wiesz co, dyplomatycznie będę się powiedział, ponieważ to jest kolega mojego syna z klasy, z podstawówki, z gimnazjum. Ale poprzednie utwory jego bardziej mi, że tak powiem, wpadały w ucho. Nie jestem jakoś takim... Ale wiesz, faktycznie narobił ze mnie ten utwór. Wczoraj słyszałam go po raz pierwszy, bo byłam w trasie i jak jestem w trasie, to staram się ograniczyć kontakt z światem newsów, bo to mnie po prostu rozprasza. Natomiast wczoraj posłuchałam tego utworu jadąc samochodem i on zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Swoim przesłaniem. Tak. Jest tam dużo takiego brutalizmu, jakiegoś może takiego, jakby to określić, nadużycia takiego w słowie momentami, ale ma to robić wrażenie. To jest użyte celowo, jak dla mnie. Bardzo odświeżające, bardzo jakieś autentyczne. I też z tego, co się orientuje, szeroko komentowane, nie tylko bardzo w świecie muzyki. Tylko... Jest afera, tak. Jest, można powiedzieć, że afera zadyma. Liceum Batorego jakoś zareagowało, bo to jest sposób. Absolwent. Wiesz co, był jakiś komentarz. Szczerze mówiąc, aż tak się nie wczytywałem. No oczywiście, jak rozumiem, wyjaśniając, że wcale nie jest tak, jak śpiewa Mata. No bo on ogólnie mówiąc śpiewa o tym, że jest, jakby to kiedyś powiedziano, ruja i poróbstwo, czyli wszystko, co może być. Dragi, alkohol i inne rzeczy wśród uczniów liceów, nawet tych najlepszych warszawskich. Ale moja taka refleksja po pierwszym odsłuchu i ostatnim, bo już wieczorem tego nie odtwarzałam, była taka, że to jest nie tylko opowieść o młodzieży, o licealistach z dobrych domów, o tym bananowym pokoleniu, ale też o ich rodzicach. Czyli jest to w jakiś sposób też takie lustro dla rodziców. Znaczy o tych rodzicach w tym sensie, że nie wiedzą, co robią ich dzieci tak w ogóle, tylko dają im pieniądze, wysyłają ich do najlepszych liceów i tyle. No i poza tym się nie za bardzo interesują. To masz na myśli, tak? Tak. No, myślę, że to jest... Jeśli chodzi o język, to w poprzednich jego utworach, bo rozumiem, że nie znasz jego poprzednich utworów, niestety ten nie. Język też jest obecny. Czyli taki dosyć mocny, brutalny i potoczny, że się tak wyrażę. Ale zrobiłem tutaj w tym studiu wywiad z młodą artystką, jeszcze młodszą od ciebie rzeczywiście, Ofelia. Nie wiem, czy znasz Ofelię? Ja jej nie poznam osobiście, niemniej bardzo jej kibicuję. Tak, właśnie. A z tego, co wiem, to ona, akurat o tym nie rozmawialiśmy, przyznaję, ale ona w jakimś wywiadzie mówi o tym, że ty jesteś dla niej jednym z takich wzorów. Tak. Twoja ścieżka kariery, tak. Szczerze? Nie miałam pojęcia. Niemniej ona zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Przesłuchałam jej całego albumu. No właśnie, mówiliśmy o tym albumie. Fajna postać, tak. Tak, ale wróćmy do twojej płyty i do tego, co pisze na ten temat Wikipedia. Tekstowo. O miłości, wolności i śmierci w wielu metaforach. Tak jest napisane tutaj. No, rozumiem, że to jakoś było, że nie jest wzięte z sufitu, tylko no, wynika z jakichś opisów twoich wypowiedzi i przesłuchania tej płyty. Wikipedia jest jednak, wiem jakie, że te źródła są bliżej nieokreślone, tak. Ale nie jest to notatka prasowa, ani to nie, nie jest. Nie. Ale zgodziłabyś się z tym? Faktycznie ja sama określiłam te 3 motywy. No. Czyli miłość, wolność i śmierć w jakiś sposób, tak. Bardzo ważne 3 zjawiska, które... No, po prostu nam towarzyszą w życiu. Dobrze, teraz dalej jedźmy. Muzyka nagrana na poziomie 432 Hz. I teraz uwaga, podobnie do dźwięków natury, na przykład fal, szumu lasu czy śpiewu ptaków, co daje efekt łagodności i wyciszenia, tak?
Tak jest. O to chodziło? Ale wytłumacz mi, o co chodzi z tym poziomem 432 Hz, że co? Jak to się robi? Ja postaram się właśnie w kilku żołnierskich zdaniach, bo o tym mówiliśmy sobie dłużej. Też widzowie mogą... Widzowie, słuchacze też, bo na podcastach jesteśmy. A, tak? Tak. Słuchacze, żeby mogli sobie też sięgnąć sami, jakby rozwinąć ten temat, o ile będą mieli ochotę na to. W muzyce rozrywkowej nagrywa się w 440 Hz. Mhm. To jest jakby taka przyjęta norma. Ale jest coś takiego, istnieje coś takiego jak naturalny strój dźwięków i to są 432 Hz. Mhm. Naturalny strój dźwięków, czyli... Naturalny tej... strój dźwięków? Strój dźwięków, mhm. Czyli w tej częstotliwości szumi morze, szumi rzeka, ćwierkają ptaki. To jest coś bardzo naturalnego dla ludzkiego mózgu, ludzkiego organizmu. Fale dźwiękowe w tych częstotliwościach oddziałują w sposób specyficzny, naturalny na cząsteczkę wody. Mhm. Tu polecam rozszerzyć ten temat już niezależnie od mojej wypowiedzi. Zapowiada się bardzo ciekawie. Tak, a ponieważ w dużej mierze, bardzo dużej mierze stanowimy wodę, zaczęłam się tym tematem interesować, bo on jest obecny w tym dyskursie muzycznym, owiany wieloma kontrowersjami, ale zaczęłam się tym interesować faktycznie, jak to jest. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak to jest, że skoro jesteśmy wodą, to jak muzyka na nas wpływa, bo muzyka pełni w naszym życiu niesamowicie ważną rolę. I ja sobie codziennie o tym przypominam. Muzyka tworzy nastrój mojego życia w jakiś sposób, czyli ma znaczenie to, co ja sobie rano odpalę. Rozumiem, W odtwarzaczu. I zaczęłam się tym zastanawiać. Coś mnie podkusiło i miałam sobie jakąś taką ciekawość, ale to też jest kwestia mojej konstrukcji, że ja szukam nowych wrażeń w życiu i jakichś nowych doświadczeń. Mówisz o wrażeniach muzycznych? Nie, nowych wrażeń w życiu, nowych doświadczeń w tym kontekście mówię. Postanowiłam pokusić się na taki eksperyment i nagrać płytę w tych częstotliwościach wraz z zespołem, który został postawiony przed koniecznością przestrojenia swoich instrumentów. Czyli nie było to takie... To ciekawe. Najprostsze, ale niemożliwe. Czyli to nie była tylko kwestia realizacji dźwięku, ale też już samego procesu nagrywania. Tak. To ciekawe. A czy to w związku z tym też musiałaś śpiewać jakoś inaczej, czy to, aż tak to no nie? No właśnie, aż tak to nie. Głos ludzki ma więcej możliwości. Jest takim instrumentem, który potrafi się dostosować. Niemniej mózg jest przyzwyczajony, mój mózg jest przyzwyczajony siłą rzeczy do śpiewania wyżej, nieco wyżej. Więc ja miałam taki moment, kiedy jakby zauważałam to, że śpiewam troszkę Za wysoko, ale to się dostroiło jakby wraz z praktyką. Więc koncertujemy też, bo przede wszystkim tutaj chodzi chodziło mi o to, żeby koncertować do czasu, kiedy będziemy jakby promować ten album, czy po prostu grać ten materiał, żeby trzymać się tego założenia grania w 4-3-2, co jest trudne, bo my nie możemy za bardzo, to nas w jakiś sposób troszkę ogranicza, bo nie możemy zaprosić na przykład kwartetu kogoś innego, bo to będzie trochę skomplikowane, żeby... Oni nie byliby w stanie zagrać w 432? Mogliby, bo ja też zaprosiłam kwartet na płytę, tylko to wymagało przygotowania, żeby instrument się przyzwyczaił do tego. Wiesz, jak ja myślałem, kiedy to przeczytałem, że wy to raczej normalnie nagraliście, a potem podczas edytowania tej płyty gdzieś tam realizacyjnie ktoś to obniżył do 432. Okazuje się, że, tak było. To bardzo ciekawe. A czy już ktoś ze słuchaczy, widzów podszedł do ciebie mówiąc, słuchaj, ale fajnie, że to nagraliście w 432 Hz, ja od razu inaczej się czuję. To są bardzo subtelne różnice, ale ponieważ nasi słuchacze są, i to mnie ciągle zaskakuje, niezwykle wnikliwi i tacy wrażliwi, zainteresowani światem, to dostałam wiele listów na ten temat, że ta płyta ich nie męczy. Tak mówiąc, tak wytrącam jakby. Że ich nie główne męczy. Przesłanie, że ta płyta nie męczy, tylko fantastycznie się słucha, że można jakby odtwarzać ją w nieskończoność i ona nie... No dobra, ale jest dużo muzyki, która nie męczy, a nie jest nagrana w 432. Tu wydaje mi się, że chodzi, wiesz, o to, tylko to jest kwestia naprawdę detalu już, że dźwięk w 440, tylko trzeba mieć też jakby wykształcone ucho, żeby to usłyszeć. Jest bardziej kłujący, jest jasny, jest taki z pompą, a 432 to jest taka częstotliwość, która jest bardziej łagodna faktycznie dla ucha ludzkiego.
To bardzo ciekawe. Jest niższa. No rozumiem. Okej, okay. A jak niżej, to dla nas łagodniej. Łagodniej, zdrowiej, bardziej naturalnie. Dźwięk jest bardziej okrągły. Zaraz jeszcze wrócę do wątku dźwięku, ale jeszcze dokończę ten tekst tutaj z Wikipedii. Album uhonorowano Fryderykiem 2019 w kategorii Album Roku Pop Alternatywny. No i niestety, czy stety alternatywny. Gratulacje. Gratulacje. Dziękuję. A powiedz mi, czy zapowiadając tę nagrodę, ktoś powiedział o tym systemie nagrania, że inny? Nie było czasu na to. Nie było czasu. To była uroczystość, która odbywała się na żywo. Pierwszy w Katowicach i odbyło się to w jakiś bardzo szybki sposób. Nie, no tak. Ja w ogóle gratuluję, bo już masz 3 Fryderyki, jeśli dobrze tak. Pamiętam, bo poprzednie były tam za debiut roku chyba, coś takiego. Za debiut roku? Tak. Debiut roku i chyba tam... Artysta roku, no wspaniale. Jak to jest być 3-krotną laureatką Fryderyka? Na pewno miło. Niemniej, tuż po debiucie, te 2 pierwsze Fryderyki, to był taki duży podmuch sprzyjającego wiatru dla nas. Ja tego nie widziałam wtedy, jak mnie pytano, Mela, ale co się zmieniło po otrzymaniu Fryderyków? To ja odpowiadałam, że kompletnie nic. Jakby pracujemy cały czas systematycznie. Zresztą po dzień po gali Fryderyków, wtedy 2013 rok, mieliśmy próbę od 8 rano z zespołem. My jesteśmy pracowitymi ludźmi. No tak. I wtedy nie widziałam tego, ile się zmieniło, ale faktycznie mogło to się potoczyć zupełnie inaczej. Niemniej, zanim to się wydarzyło, to mieliśmy dużo bardzo feedback i za przeproszeniem. Wszyscy tak mówią. Bardzo dużo dostaliśmy takiej informacji pozytywnej, zwrotnej od publiczności. Bo staraliśmy się za wszelką cenę koncertować. I pamiętam pierwszą trasę koncertową, która składa się z 33 koncertów małych, po miejscach, które mam w swojej pamięci, ale nie pamiętam już ich nazw. I my kompletnie nic jakby nie zrobiliśmy żadnych pieniędzy, tylko tam dokładaliśmy jeszcze do tego, żeby tam dojechać w ogóle do tego Szczecina i zagrać w jakiejś sali komnatowej, pamiętam, graliśmy w Szczecinie. Zaraz. Do Szczecina? Ty mówisz w ten sposób, bo Szczecin to duże miasto. Tak, ale ja byłam kompletnie nieznana wtedy. To było... Tam jest zamek Książąt Pomorskich, to pewnie tam graliście. To nie tam graliśmy, na pewno nie, zapamiętałabym. To było jakieś takie niewielkie miejsce, niemniej do czego dążę, żeby powiedzieć, że bardzo nam zależało na tym zawsze, żeby grać. I byśmy zespołem mniej studyjnym niż koncertowym. Pierwszą płytę nagraliśmy w instrumenty na pierwszą płytę, czyli do spadochronu. Nagraliśmy w 2 dni w przepięknym studiu. W Lubrzy, w województwie lubuskim, w studiu Republika. Skąd pochodzisz? Skąd pochodzę? W takim miejscu, które właśnie zostało przerobione ze starego młynu na studio. I to się udało tylko i wyłącznie dlatego, że robiliśmy wcześniej przez okrągły rok, trochę zaokrąglam, okrągły rok próby. Więc mogliśmy wejść na 2 dni i nagrać. Też trochę miałam sobie coś takiego, żeby jednak nie przedłużać tego procesu. Mam przy finalizacji płyty i zauważyłam to i przy spadochronie, i przy migracjach, i przy migawce. Mam coś takiego, że wiem, mam takie wyczucie, że wiem, kiedy można filozofować na temat tego, czy tu gitara taka, czy może taka, a czy ja mam to słowo, a czy chórek wysoki, czy niski. Wiem, że przychodzi taki moment, kiedy ja mówię, okej, rejestrujemy to, co jest. Bo tak można by w nieskończoność. Tak, możemy kombinować. Jeszcze przez kilka lat się dyskutować o tym, czy w prawo, czy w lewo. Ale przychodzi taka chwila, kiedy wiem, że jeżeli będziemy o jeden dzień dłużej dyskutować na ten temat, to siądzie energia. Okej. I ktoś musi podjąć tę decyzję i ty podejmujesz tę decyzję oczywiście. Ja z producentem. No tak. Pomagał mi w produkcji, razem pracowaliśmy z Markiem Dziedzicem nad osobą. Jeszcze wrócę na chwilę do tych nagród, bo wiesz co, bo oczywiście lepiej jest dostać niż nie dostać, zawsze miło, prawda? Akurat nie ma to wymiaru finansowego, natomiast jakoś być może się przekłada na karierę, chociaż do końca nie wiadomo, ale inna sprawa jest taka, że nagrody nagrodami, ale wiesz co, ja jestem na przykład fanem na przykład Rolling Stonesów, nie mam pojęcia, ile oni dostali Grammy i w ogóle mnie to nie obchodzi. Być może nie dostali żadnego Grammy, a ja ich tak słucham, bo są moim ulubionym zespołem i są świetni. Czy tak trochę nie jest?
Tak jest, oczywiście. Prawda? Z perspektywy publiczności. Szczerze mówiąc, przyczepiłabym się trochę do stwierdzenia, że fajnie jest bardziej dostać niż nie dostać. Właśnie jest coś takiego w tym, że wydaje mi się, w moim rozumieniu, że nagrody są jednak ostrą pułapką. W jakim sensie? W takim sensie, że no, Rolling Stonesów nie rozleniwią. Rolling Stonesi to jest jakby osobna kategoria. A, rozumiem, że... Ale można popaść w jakąś megalomanię, taką... taki samozachwyt, coś takiego, że wow, już jestem taka świetna, taki świetny. Nie muszę tyle pracować, bo i tak jestem znana, znany. Trzeba coś zachować takiego? Dystans do tego typu pochlebstw. Wiadomo, wyróżnienie chyba takie najważniejsze i ważne moim zdaniem dla artysty, przynajmniej dla mnie, to jest jakby uwaga publiczności, czyli w takim sensie, że mamy słuchaczy, którzy czekają na nasze nowe twory. To jest faktycznie jakaś tam, jakiś rodzaj nagrody, która jest bardzo przyjemna i w tym jest jakaś taka wartość zawarta, potężniejsza. Znaczy tak, ja myślę, że nagrodą dla artysty największą są reakcje publiczności na koncertach, są reakcje fanów, w ogóle w mediach społecznościowych, różne komentarze. Media społecznościowe są straszne. W jakim sensie straszne? Są zdekoncentrowane, powodują u nich dezorientację. U kogo? U mnie. U ciebie? Tak. Ale no, jest powiedz coś dużo więcej. Tych kanałów, które... Ja staram się naprawdę dzielnie komunikować się z fanami przez, powiedzmy, mogę wymieniać nazwy? Mogę. Tak, absolutnie. Przez u nas Instagrama, można wszystko. Przez Facebooka. Niemniej sposoby funkcjonowania tych kanałów zmieniają się z dnia na dzień. I to jest jakieś takie dla mnie upiorne, szczerze mówiąc, nie i męczące. Co to znaczy, że się zmieniają? Co się zmienia? Zmieniają się na przykład takie sytuacje, że nie mogę wrzucić plakatu, powiedzmy, plakatu z trasy? Koncertowego, tak, bo? Ponieważ tam są litery, a Facebook już nie akceptuje liter. I teraz trzeba... Jak to nie akceptuje liter? Czegoś nie wiem chyba. W jakim sensie? Że kiedy jest zbyt dużo znaków na zdjęciu lub na plakacie, to Facebook nie promuje takiego postu. Czyli chodzi jakby... ci o algorytm? Że algorytm chodzi wtedy o algorytm. Źle działa? Ja się za bardzo na tym nie znam. A nie chodzi o kwestie prawne, bo myślałem, że może nie, o to chodzi. Nie że mówię tam... o kwestiach prawnych. Rozumiem. Że jak jest za dużo liter, to... Ale w sumie nie o to mi chodziło. No. Musimy wrócić jakby do zdania wcześniej. Chodzi mi o to, że dla mnie bardzo dużo mi czasu zabiera komunikacja w mediach społecznościowych. I gdzieś pochłania mi bardzo dużo energii. Wolę koncerty, wolę spotkać się z ludźmi po koncertach, szczerze mówiąc, niż publikować na Instagramie czy na Facebooku. Chociaż Instagram akurat jest bardziej przyjazny dla mnie niż Facebook. Instagram jest nowszy i bardziej taki modniejszy, tak powiem. Instagram idzie w górę, no, bardzo mocno. Ale ty nie masz tak, że tobie bardzo dużo czasu schodzi? Bardzo, bardzo, absolutnie. Nie, to jest w pewnym sensie to jest udręka, to jest full-time job, że tak się wyrażę. Kiedyś tak nie było, 5 lat temu tak nie było, 3 lata temu tak nie było, moim zdaniem. Ale ja myślę, no, absolutnie, tak, tu się z tobą zgadzam. Z drugiej strony, wiesz, czasami spotykam osoby, nawet tutaj w tym studiu podczas rozmów z pokolenia mojego, powiedzmy jeszcze starsze, które w ogóle nie używają mediów społecznościowych, ponieważ uznali, że z jakichś powodów, że to nie ich świat, że szkoda im na to czasu i tak dalej. Mówię o artystach. Ja im wtedy mówię, że okej, rozumiem, ale po pierwsze, ktoś może to dla was robić, wam pomagać w tym, a po drugie, no to jest dobra komunikacja z waszymi odbiorcami, z waszymi widzami, służy promocji tego, co robicie, czyli na przykład spektaklu, w którym gracie, albo filmu, w którym wystąpiliście. No kiwają głowami niektórzy i no, tak, bez przekonania. No ale z kolei, czy to nie jest tak, że tobie ktoś pomaga, że ktoś sama to robisz? No tak. To wspaniale. Ale wydaje mi się, że to jest klucz to, co, bo jeżeli masz mieć kontakt ze swoimi fanami, to ty musisz nadawać. To muszą być twoje słowa. Tak. Wyczucie czasu, tak? W jakim tam systemie publikujesz. To bo w innym wypadku to moim zdaniem nie ma sensu, ale zdaję sobie też sprawę z tego, że są firmy obsługujące konta artystów. Ale tu się już wkrada jakaś nieprawda.
To fakt. Ja myślę, że przy przekroczeniu pewnej skali to już artysta nie ma wyjścia. Mówię o światowych artystach, gdzie to idzie w miliony. Iggy Pop prowadzi sam, wiesz, swój Instagram. No, Iggy Pop jest alternatywnym artystą. Naprawdę? Sam prowadzi? No, przez te filmiki okay. ze swoją papugą, które śledzę i ja wolę, jak on powie raz na miesiąc coś sam, niż gdyby dwa razy dziennie to publikowano prawda. Za niego. Wiesz? Zgadzam się z tobą. To samo zresztą Patti Smith, którą ja z kolei obserwuję. Wszystko wrzuca sama, jest niesamowita i ma wiernych fanów, ma dosyć duże zasięgi. No bo o to w tym wszystkim chodzi, żeby jakby fakt, wyrażać się. Ale to też jej na pewno zabiera dużo czasu, wiesz, ale niektórzy widać, że to lubią, a niektórzy być może się męczą, ale no nie pokazują, że się męczą. No wszystko jedno, żyjemy w dobie mediów społecznościowych, ale żyjemy też w dobie streamingów. I teraz chcę wrócić do płyt, bo my tu pięknie sobie pokazujemy płytę analogową, płytę CD, tymczasem wszyscy teraz skorzystają ze Spotify'a i z innych tak, serwisów. Ja też. Kogo w ogóle obchodzą winyle? Kogo obchodzą CD? Akurat jeśli chodzi o rynek winyli, to on notuje wzrost bardzo duży. Wiem, od bardzo dłuższego duży czasu, rozwój. Tak, bardziej niż CD. Ja znalazłam, bo jest moda, tak. Znalazłam takiego maila, taką fragment takiej korespondencji z moją wytwórnią. Ja mam podpisany kontrakt z wytwórnią Warner Music Poland. Aha. I to był mail pochodzący z 2011 roku. I my sobie dyskutowaliśmy o tym, że nadchodzą takie czasy. I to było raftem 8 lat temu. Tak. Dobrze liczę? Tak, nagrywamy, tak. Żeby to było jasne, nagrywamy rozmowę 18 grudnia 2019 roku. Wiesz, muszę to powiedzieć, bo ten film pozostanie na zawsze w YouTubie. I ktoś chyba, że siądzie elektryczność na ziemi, to wtedy nie na zawsze. No tak, to prawda. Przeskakujemy na temat planety. Ale nie. Wróćmy do tego. I co było w tym mailu, w tej korespondencji? Dyskutowaliśmy o tym, że faktycznie nadchodzą czasy. Nadchodzą czasy, kiedy ludzie, gatunek ludzki będzie słuchał muzyki w streamingu. Tak. Płyty upadną. I ty wtedy to czytałeś sobie, co oni piszą, co ja oni piszą. Jestem wykształcony też medioznawcą, więc ja sobie zdawałam z tego sprawę. Niemniej czasowo tego do końca dobrze nie oszacowano, bo to się stało szybciej niż wszyscy chyba się spodziewali. Faktycznie płyty pikują. Sprzedaż płyt CD pikuje i ten nośnik odchodzi już w zaświaty w jakimś sensie. Chociaż są fani, tacy właśnie ludzie, którzy kupują sentymentu płyty. Na przykład ja lubię mieć płytę w domu, szczerze mówiąc, CD. Tak, tak. Choć, tak. Uwaga, i teraz cię zaskoczę, nie mam odtwarzacza. Nie rozumiem, no bo masz na półce, ale słuchasz gdzie indziej. No, nie po to masz płytę, żeby jej słuchać, tylko żeby jestem wyglądała. Pewien paradoks. Do tego stopnia, wiesz, że złapałam się na tym i to było w procesie, zaraz. A nie, to było przy okazji, wyobraź sobie, to było w grudniu zeszłego roku. Złamałam rzepkę na łyżwach. Przykro mi. Poczułam się przez moment właśnie Katarina Witt na Zimowym Narodowym i dostałam zdjęcie tej rzepki na płycie CD. Bardzo chciałam obejrzeć ten obraz. Jak. I nie miałam jak. Okazało się, że od 3 lat, czy 4 lat nawet mam komputer, który kieszeni CD nie zawiera. Można dokupić, wiesz, i podłączyć. Wiem, dowiedziałam się wtedy, ale też obdzwoniłam sąsiadów, różnych znajomych i był z tym duży bardzo problem, żeby odtworzyć płyty CD. To jest niesamowite, co? Tak. Bo jeśli chodzi o winyle, to rzeczywiście jest tak, że jest moda, tylko że, bo ty mówisz, że idzie sprzedaż w górę winyli, bo to prawda, ale w dalszym ciągu są to niskie wskaźniki, no, że to nie tak, są, tak, to nie, są to nie pójdzie masowo przecież. To jest ja też uwielbiam winyle. Mało tego, moje dzieci bardzo cenią winyle i mamy ten adapter, jak to się kiedyś mówiło, czy tam gramofon? Odtwarza płyt winylowych. I moja żona uwielbia winyle i słuchamy i wpuszczamy bardzo często z winyli. No ale tak poza tym, wiesz, w samochodzie czy coś. Tu mam dwie sprawy. Pierwsza dotyczy jakości dźwięku, no co zwrócił mi uwagę znakomity artysta, z którym rozmawiałem, też poruszyliśmy ten wątek, Adam Nowak, raz, dwa, trzy. I on mi zwrócił uwagę na coś, o czym ja trochę zapomniałem, że dlaczego streamingi są powszechne, ale on ich nie używa, bo woli słuchać w tradycyjnej formie, bo jakość, bo w streamingach nie masz tej jakości dźwięku, czy ty... Nie zgadzam się z tym do końca. O. To jakość jest coraz lepsza. Bliżej mikrofonu. Już, tylko chciałam się poprawić. Tak, okay.
Że jest coraz lepsza? Jakoś jest naprawdę niezła. W streamingach. Tak faktycznie było, że jakość 2-3 lata temu pozostawała wiele do życzenia, czyli była gorsza niż na płycie CD. Mhm. Ale ostatnio odbyłam rozmowę z moim serdecznym przyjacielem, kontrabasistą, z którym doszliśmy do wniosku, że te standardy rosną. Mhm. Jest coraz lepiej. Zresztą porównywaliśmy nawet to, jak brzmi moja płyta, czy płyta, w której on brał udział. Mhm. Parę lat temu, tak? Teraz robiliśmy. Okay. Jakoś parę miesięcy temu. Więc nie jest to jakoś dla mnie bardzo odczuwalne. Ale odczuwalna jest na przykład dla mnie jakość. Że tu najlepsza jakość. W odbiorze winyla, tak, bo to jest troszkę inna kategoria też odsłuchu. No, to jest to takie ciepło winyla. Tak? Czyli tak. Twojej płyty, która ma być ciepła, bo jest w 432 Hz, dodatkowo należałoby słuchać z winyla, bo wtedy mielibyśmy dwa w jednym. Dobrze rozumiem? Tak. Czy przekombinowałem trochę? Dużo. Ale tych informacji. Ale w streamingu też dobrze można. W streamingu też dobrze. Tak. No wiesz, bo teraz audiofile powiedzieliby, okej, dobra, ale przecież jeszcze zależy, na jakim sprzęcie tego słuchasz. No, tu jest różnica. I znam takich, którzy mówią, no, o czym my mówimy? Po pierwsze, wiesz, co to jest, jakie to jest źródło, a po drugie, jaki to jest sprzęt. No i tak można by w nieskończoność. Jakie słuchawki? No wiadomo, to można o tym dyskutować długo i długo. Niemniej chciałam poruszyć jeszcze temat właśnie tego wydawnictwa. Mhm. Dlaczego ono się ukazało 22 listopada 2019 roku? Tak, no dlaczego? Czyli rok po ukazaniu się płyty. Dlatego, że bardzo długo pracowaliśmy nad brzmieniem. Bardzo mi zależało na tym, żeby winyl brzmiał lepiej niż płyta CD, czy lepiej niż streaming. Tak. I to nie jest takie wcale proste. Oczywiste żeby... i proste. Żeby czyli to się zrobiliście? Wydarzyło od razu. Wiele razy dostaliśmy wiele propozycji takich tak zwanych test pressów, które proponowały nam jakby brzmienie, takie jaśniejsze, ciemniejsze. No, chodzi o taki ogólny miks jakby tej muzyki. Zajęło nam to, żeby wykalibrować brzmienie w taki sposób, żeby ta płyta brzmiała lepiej niż CD. Mhm. Niesamowite to jest. Dosyć skomplikowany proces. Jestem pod wrażeniem. Wiesz, nie sądziłem, że to jest aż takie, że na przykład przygotowanie winyla łączy się z jakąś dodatkową pracą i opracowaniem po wydaniu CD. No to już teraz wiem, że tak. To jest bardzo skomplikowany proces. Są różne metody, czy bardzo skomplikowane, a jednocześnie bardzo prymitywny jest jakby efekt, tak? Bo płyta winylowa, odtwarzanie płyty w gramofonie, to nie jest lot w kosmos. No tak, no właśnie, mimo wszystko. Tak, ale jednak że trzeba zawalczyć o to, żeby to było wytworzone na dobrym sprzęcie i dobrą metodą. Przepraszam cię, przyznaję, nie pamiętam teraz, do których utworów mamy klipy zrobione. Teraz mam zaćmienie umysłu. Odprowadź. Odprowadź to jest właściwie klip, są nie podkreśle, klip, podkreślone. Tak, chociaż nie, to nie, to nie, to jest przypadek. Aha, odprowadź. Przypadek. Odprowadź to jest właściwie ciężko to nazwać klipem, ale faktycznie jest to forma wizualna, tak zwane lyric video. Lyric video. Czym to się różni od, przepraszam za to prozaiczne sformułowanie. Czyli jest to bardzo uproszczone, właśnie ciekawe, bo to jest taki format, który radzi sobie w świecie. W tym naszym uproszczonym świecie. Który format? Lyric video. Tak? Radzi sobie. Radzi sobie, bo to jest taka uproszczona forma z tekstem. Czyli karaoke? Nie, żartuję. Znaczy, jak to z tekstem? Że jest napisane, że tekst towarzyszy temu, żeby każdy mógł widzieć tekst, czy jak to z tekstem? Tak, tekst się wyświetla po prostu. Aha. Chodzi o to, mi zależało na tym, ponieważ tak się złożyło, że mieliśmy bardzo mało czasu na to, żeby stworzyć klipy, bo zależało mi na tym, żeby płyta się ukazała w terminie. Mhm. Więc ten obraz do pierwszego singla, do Odprowadź, powstał w formie takiej uproszczonej. Chodziło mi o to, żeby ten tekst nie wyświetlił się w sposób w formie takiej paździerzowatej, czyli z bardzo brzydką czcionką. Tak. Tylko żeby to było jakieś ciekawe, tak? Żeby to było wizualnie, estetyczne. I udało się to chyba zrobić. Potem, uwaga, pojawił się klip i teraz, żebym nie skłamała, do Ogniwa. Dobrze mówię? Ogniwo. Ogniwo kręciliśmy w
Palermo, a właściwie pod Palermo. I bardzo ciekawa historia wiąże się z tym klipem. Mianowicie zaprosiłam do niego fantastycznego choreografa, tancerza, wykładowcę też Akademii Teatralnej, Leszka Bzdyla. No przecież, no wybitna osoba. No, wybitna. Wspaniale. I Leszek wszedł z nami w bardzo dziki plan wyjazdu natychmiast do Palermo. Aha. W celu nakręcenia... Palermo, Sycylia, no brzmi nieźle. Zdjęć. Tak, bo to wiesz, pamiętam, że to było, nie chcę skłamać, ale to był jakiś koniec października, początek listopada. W Polsce było dość przykro, jeśli chodzi o warunki klimatyczne. Szukaliśmy odrobiny światła i wpadliśmy na pomysł, że jeżeli się dobrze skompresujemy, to nas, to jesteśmy w stanie pogodzić budżet i wylecieć sobie na tą Sycylię i tam złapać trochę tego słońca. I to się udało. I był z nami Marcin Morawicki, operator, zresztą bardzo, bardzo zdolny. Taka dyrektorka artystyczna Joanna Skiba, która odpowiadała za właśnie oprawę wizualną ostatniej płyty. Byłam ja i był Leszek. Okej, czyli bardzo taki kameralny skład. I producent, tak, Łukasz Masik. Bardzo kameralny skład i takie składy ja bardzo sobie cenię i lubię. Ja tak. kiedyś jakby nie umiałam też postawić granicy i jak byłam taką właśnie młodą osobą, niedoświadczoną jeszcze, to dałam się właśnie skusić na takie duże produkcje. Ale zauważyłam, że wtedy bardzo ciężko mi jest utrzymać jakby taką energię na planie. Że... Czyli teraz to, co mówisz, to przypomina mi to, co powiedziałeś o sesji zdjęciowej do tej płyty. Tak. Czyli, że też kameralnie nie lubisz dużych produkcji. Nie lubię. No ale nie wiesz, lubię, też żyjemy lubię, w takich czasach, że często nie są potrzebne duże produkcje. Zobacz, jaką mamy tu produkcję. Mamy jednego realizatora i my. Szanuję to. Już, no. Bardzo to szanuję właśnie tylko. No. Dokładnie, cieszę się właśnie, że nie ma tutaj tabunu ludzi, którzy no nie gafrów. Nie jest to potrzebne. Tak, nie okay. Jest to potrzebne. No to świetnie. Czyli no to... i Leszek pięknie zatańczył i był taką też takim tym takim pierwiastkiem męskim w klipie, wymarzonym i no, to jest fantastyczna osobowość, więc cieszę się, że spędziliśmy trochę czasu razem, też konsumując przepyszne włoskie dania po zdjęciach. No był to fantastyczny, tak czysto ludzko czas. To sobie cenię naprawdę z wiekiem. I zawsze tak, zawsze tak było, że musi być dobra jakaś atmosfera i kiedyś wielokrotnie o tym zresztą rozmawialiśmy z kolegami muzykami czy koleżankami muzyczkami. Jak to jest mieć wirtuoza w zespole, który drażni resztę? czy właśnie myśleć trzeba szerokim spektrum? Że to musi... O to nie da się pogodzić, wiesz, na przykład w czasami piłce nożnej są gwiazdy, na przykład Robert Lewandowski w Bayernie gra, a Bayern jest po prostu, mimo wszystko jest świetną drużyną. Nawet jak są gwiazdy, to nikogo to nie drażni, a może drażni, nie wiem tego. To wspaniały zbieg okoliczności. I tutaj życzę Bayernowi wszystkiego najlepszego, nie to cudownie. Tak. Jest zresztą, no tak. Ale czasami jest tak, że to są, że trafi się ktoś, kto drażni. Trudny. Taki miałaś coś takiego, rozumiem, tak? No właśnie zdarzało się, ale to też chwilowo. Chodzi tylko o to, że ja mam takie podejście, że musi, że wyjeżdżając w trasę spędzamy bardzo dużo czasu ze sobą. Tak w busie, na stacji. Musimy mieć jakąś tak, dobrze na siebie oddziaływać i też mieć świadomość tego, że jesteśmy w tym razem. No tak, tak, to jest bardzo ważne. Oczywiście, że tak. Wiesz co, zresztą widziałem, że jesteście zgranym zespołem, oglądając fragmenty waszego koncertu. Nie pamiętam teraz, czy to było... Nie, to nie mogło być teraz z tej trasy ostatniej. Już wiem, to było specjalne nagranie sprzed paru lat chyba dla Instytutu Audiowizualnego. Czy była taki cykl telewizji polskiej, artyści polscy, coś takiego? Made in Poland? Made in Poland, tak. Made in Polska to było już... A, Made in Polska chyba, made tak. Made in Polska. Ojej, to chyba... lata świetlne temu. Ale to był zupełnie inny skład wtedy? 2013 rok.
Nie wiem, czy mówimy o tym samym koncercie, ale jeżeli tak, to... Myślę, że jeżeli to była Made in Polska, to musiało być to samo. Rok od debiutu, to bardzo dawno temu. No właśnie, kurczę, teraz... Bardzo dawno temu, to już się pozmieniało, ale... Dla mnie to nie tak dawno. Trzon zespołu został utrzymany. Aha. Ja też bardzo nawiążę do tego, że do tego, co powiedziałam wcześniej, czyli że szukam w życiu nowych doświadczeń. Mhm. I to gdzieś i widzę też, że robię się coraz odważniejsza z wiekiem. Przepraszam, ciągle że to podkreślam. Ciągle mówię o tym wieku. To już któryś raz. Wiesz, że z mojej perspektywy to jest dosyć zabawne. W ogóle mnie to śmieszy. Domyślam się, ale możesz się naprawdę w głos śmiać na ten temat. Mi to nie przeszkadza. No, powstrzymam się. Zauważyłam, wiesz, że zauważyłam, że robię się w życiu coraz bardziej odważna. Że pojawia się we mnie coś, czego nie miałam kiedyś. Mhm. Znaczy, ja zawsze byłam odważna. Ale to mi się nasila. Z czasem. Okay. To mi się nasila i cieszę się z tego powodu. I też szukam jakby nowych doświadczeń. Szukam, no nie chcę powiedzieć, że szukam trudności w życiu, ale trochę jednak gdzieś to jest o mnie prawda, że lubię się zmierzać z jakimiś nowymi wyzwaniami. I do czego teraz dążę, że ja w swoim życiu koncertowym wiele razy zmieniałam składy, ale tak niekompletnie, czyli jakby ten trzon był zawsze, ale na przykład był taki moment w moim życiu, w trasie Zmienne Tętno, kiedy na scenie przebywało w jednym czasie 10 osób. Dużo. Był Suzafon, Waldornia, wow. Dużo się działo bardzo. I to był taki moment, kiedy już stwierdziłam, że fantastycznie, że udało się ten materiał zagrać w tym składzie wymarzonym, ale że potrzebuję trochę zawęzić teraz. Ja tak właśnie działam elastycznie. Czyli inaczej mówiąc, chodzi o to, że musi się dziać, że unikasz stabilizacji, nie lubisz stabilizacji, ale kto lubi? Tylko, że ciągle szukasz jakichś nowych rozwiązań artystycznych, i koncertowych, tak i nagraniowych. Eksperymentujesz. Tak, myślę, że to jest zresztą moja rola. Twoja rola jako artystki alternatywnej, czy twoja rola jako liderki tego waszego zespołu, czy o czym mówisz? Nie wiem. Jako Meli. Taka moja rola w życiu, tak, żeby chwytać jakiś temat i go rozpracowywać i pokazywać, jakie ma możliwości. Tak postrzegam na przykład nasz materiał, nasze piosenki. Mhm. Bardzo lubię je remiksować w jakiś sposób, to znaczy pokazywać to, jak one są plastyczne, jaki one mają niesamowity potencjał, bo faktycznie tak jest, że to mnie samo zaskakuje czasami. Mhm. One mogą się różnie ukazywać w świecie, w zależności od mojego nastroju. To trochę jest... To, co robimy, zależy od mojego nastroju, szczerze mówiąc. Mówisz teraz różnie, że o trasie koncertowej, że każdy koncert jest trochę inny, bo jak masz nastrój nostalgiczny, to koncert jest bardziej nostalgiczny. Nie, bardziej trasami myślę. Bardziej myślę trasami. Trasami, okay. Niemniej, faktycznie jest tak, że... I to jest bardzo piękny aspekt naszej pracy, naszego życia i życia w trasie, że nigdy nie możemy powtórzyć jakby tej samej sytuacji. Mhm. Bo koncert danego dnia określa A, nasz nastrój, nasza forma, B, nastrój publiczności, ciśnienie atmosferyczne, które powoduje, że w określony sposób słyszymy dźwięki. To ma często, i teraz tutaj zrobię małą przerwę, tak. Często jest tak, że jeżeli że od ciśnienia zależy jakby sposób, w jaki słyszymy. Tak. I bywają takie dni, kiedy nam zdaje się na próbie, że perkusista gra za wolno. I wtedy odwracamy się wszyscy w jego kierunku i mówimy: Robert, grasz za wolno. I on wtedy mówi: nie, bo gramy z klikiem, więc trzymamy tempo, jest to samo. I my wtedy, i wtedy wzwalamy na ciśnienie atmosferyczne. Ale faktycznie tak jest, że no, nie żyjemy w próżni, tak? Tylko wpływają na nas tak. Warunki. No zdecydowanie. Atmosferyczne, na to reagujemy. Jesteśmy organizmami żywymi. Hmm. Więc to wspaniałe, że no, tej energii nie da się jakby... Powtórzyć zawsze jest trochę inaczej, o tym mówisz. I to jest, to szczerze mówiąc, zawsze mnie pociągało w tym, co, to, no dobra, co robię. Ale nie jestem w stanie się znudzić. No i zawsze jest profesjonalne. Znaczy niezależnie od warunków atmosferycznych i ciśnienia zawsze musi być pewien profesjonalizm. Ale no zawsze wchodzę na scenę z taką intencją, żeby jednak niezależnie od tego, co jest, jakby dać 100%, tak? Jasne. A powiedz mi, czy to, że teraz mamy... I wyłączyć procesor myślowy, to jest bardzo ważne. No, czekaj.
To znaczy, że co? To znaczy, że nie da się dobrego koncertu zagrać, mając jakiś w głowie przebieg myśli. Przebieg myśli dotyczący tego, co się dzieje, jakieś problemy tak. I tak dalej, jakiś bagaż. Nie, w ogóle. Wtedy, kiedy wyłączasz myśli, wyłączasz głowę, i to mogę tylko mówić o swoim doświadczeniu, aha, to są najlepsze koncerty. Czyli ja nie analizuję, czy wyłączyłam żelazko w garderobie. Ktoś to na pewno sprawdziłby, ale no nie. Nie o to, nie o tym mówisz. Kiedy wspominasz o wyłączeniu procesu myślowego, to nie masz na myśli takich drobiazgów, tak? Jak żelazko, tylko coś więcej. Tak? Że w ogóle... Nie, o tym mówię dokładnie. A, o takich rzeczach. Zapominasz o takich... O takich rzeczach. Chodzi o to, żeby okay, wejść w taki stan, wchodząc na scenę, aha, który wyklucza rozmyślanie o danej sytuacji, na przykład o sytuacji, w której jestem na przykład. Mhm. Czyli a jest jakaś część mnie, czy jakaś część człowieka, która zauważa, że okej, okay, tu jest publiczność, tu jest realizator dźwięku z przodu, tu jest świetlik, mhm, to się dzieje, tak? Wiadomo, mhm, ale chodzi o to, żeby... Aha. Ja rozumiem. Żeby nie analizować w trakcie. No ale to są banały, to jakby nie wiem, czy to znaczy, warte. Banały, warte ale rozkręcenia. Też, ale wiesz, bo to jest ta trudność, no bo czasami jest tak, że są różne rzeczy, ludzi spotykają, różne momenty lepsze, gorsze, jakieś też tragedie czasami, sprawy emocjonalne, nie wiem, zawody miłosne, problemy, wiesz, takie ten i teraz i teraz trzeba zagrać koncert, albo wyjść na scenę w teatrze i zagrać rolę komediową, albo jakąkolwiek rolę komediową. I no i to z drugiej strony może być dobrym takim rozwiązaniem, remedium, no, że wiesz, że mogę na ten czas tego show, tego co robię, zrzucić z siebie te problemy, no ale one i tak wrócą potem. Ale fantastyczne jest to, co mówisz, bo to jest jakby... To się dzieje naprawdę, czyli jest to część, aha, zagranie tej roli pomimo czegoś, czyli odcięcie się od tego, aha, co się dzieje poza murem, poza sceną, jest też rzeczywistością. Mhm. Jest to część rzeczywistości, więc jest to prawdziwe, jest to realne. I to daje ulgę i zgadzam się z tym, że to ma jakiś proces terapeutyczny. Ja podziwiam aktorów, nie jestem aktorką, zacznijmy od tego. Ale mam wielu znajomych aktorów, wybitnych, fantastycznych, którzy wiem, że pomimo swoich jakichś osobistych doświadczeń, trudnych często, jadą do teatru na 19 czy na 16, żeby się wyszykować i wychodzą na pełnej petardzie na scenę. Tak? Niezależnie od tego, czy mają zapalenie płuc często, czy wydarzyło się coś takiego, co faktycznie no wymaga potraktowania na przykład ciała jako też narzędzie, nie? Tak, właśnie, no albo wiesz, no mówi się o sytuacjach, kiedy aktorzy, wiesz, wychodzi na scenę i grali spektakl, mimo że akurat tego dnia ktoś umarł, ktoś z rodzinie. Tak. No bo nie chcieli odwoływać spektaklu, no bo można powiedzieć, że widzów to nie za bardzo interesuje. To dotyczy tak teatru, nie? No tak. Jest taka no, ale kodeks teatralny taki, który zakłada, że do tych spektakli się nie odwołuje. Ale myślę, że koncertów też się rzadko są w ekstremalnych sytuacjach. Ale wiesz co, teraz chciałem poruszyć ten wątek jeszcze przez moment streamingu. No też rozmawiałem z Adamem Nowakiem o tym, co to oznacza dla artystów, że płyty się słabo sprzedają i ludzie głównie słuchają muzyki w streamingach, jeśli chodzi o sprawy również finansowe. Znaczy, jak wam się z tym żyje? Bo nam słuchaczom żyje się z tym świetnie, a artystom? Środek ciężkości jest przełożony na cyfrę, czyli z tej cyfry przychodzą, są jakieś dochody. Nie są to adekwatne, moim zdaniem, do nakładu praców artysty dochody, ale z tego przychodzą pieniądze. Po prostu ja sprawdziłam raport wiosną tego roku i porównałam, jak wygląda sprzedaż moich płyt CD, ile jakby sprzedało się płyt w cyfrze, w digitalu, a ile w formie fizycznej. I to jest bardzo przełomowy moment. Jakby bardzo niewiele płyt CD zostało po premierze tej płyty. Znaczy niewiele, stosunkowo niewiele, bo kiedyś to było powiedzmy 80%, stosunek 80% do 20%, a teraz jest na odwrót, tak? Że to jest 20% fizycznych zakupów, no tak, a 80% cyfrowych.
No tak, ja po prostu rozumiem, że ze sprzedaży płyt, no mówimy głównie o CD, bo pomijmy winyle, było po prostu więcej, no bo one więcej kosztują niż abonament miesięczny na Spotify, prawda? No, w ogóle nieporównywalne kwoty. To jest w ogóle, słuchaj, jakby się nad tym zastanowić, to jest jakiś kosmos. Za płytę, przepraszam, że pokazuję na twoją płytę, jakąkolwiek płytę CD musisz zapłacić, no nie wiem, 30-40 czasami więcej złotych, a za miesięczny abonament, na przykład w Spotify płacisz nie wiem ile, ale na pewno mniej i masz dostęp do całej muzyki na świecie. No tak, tak. To jest po prostu niesamowite. A dlaczego ty jesteś taka w ogóle bezkompromisowa? Przecież największe stacje radiowe cię nie grają, bo jesteś alternatywna. To ci się nie opłaca. Ale jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. Może jeszcze nagram popową płytę. Nie jest to wykluczone. Niemniej wyszłam też z takiego dłuższego milczenia, można powiedzieć. Mhm. Ten album jest taki spokojny i cichy, bo gdzieś podsumowuje i ujmuje ten czas, powiedzmy, odosobnienia w jakiś sposób. Potrzebowałam się jakby odciąć i złapać odejście, w cudzysłowie. Czyli zobaczyć coś szerzej, zastanowić się na przykład, czy ja dalej chcę to robić. Takie też czasami mi nachodzą. Mhm. Był taki moment w moim życiu. Że zastanawiałeś się, czy to dalej robić. Tak. Miałam taki moment, kiedy mocno poczułam, że mogę robić przecież tak wiele różnych rzeczy w życiu. Dlaczego ja robię akurat to? I mam co jakiś czas takie momenty weryfikacji, kiedy sama ze sobą potrzebuję przedyskutować pewne kwestie. I w moim przypadku potrzebowałam roku, żeby się naradzić. Sama aż ze tyle? Sobą, tak. To jest dziwne. Dlaczego dziwne? No bo patrząc z zewnątrz się wydaje, że to jest tak oczywiste, że Mela Koteluk powinna śpiewać, bo robi to świetnie, wydaje świetne płyty, pisze świetne teksty i jest publiczność, to się sprzedaje, znaczy, i dosłownie i w cudzysłowie. No co ona się rok zastanawia, czy ona powinna, co ma innego robić? Nie, to chodzi o to, że ja bardzo strzegę tego, żeby mieć tą taką pierwotną, przy tworzeniu taką pierwotną jakąś, jakby to nazwać, moc, taką chęć robienia tego. Mhm. Nie chciałabym nigdy wpadać w taki mechanizm, bo uwierz mi, pytania na przykład dziennikarzy lub takie sugestie, że przerwa dłuższa niż 2 lata pomiędzy płytami, To już jest troszkę już na granicy dobrego zwyczaju, to ja bardzo, bardzo nigdy nie chciałabym wpaść w jakiś niewłasny rytm. Niewłasny rytm, ale też kurczę, chciałam, teraz mi przyszło do głowy, bo też nie jestem w stanie o wszystkim porozmawiać, że ja miałam taki z 2 lata temu, mam 2017 rok, po trasie, zakończyliśmy trasę Zmienne Tętno w grudniu 2016 roku i zaczął się taki okres w moim życiu, kiedy ja w jakiś sposób wydoroślałam tak na naprawdę. Mhm. I na to potrzebowałam po prostu przestrzeni, że nie chciałam po prostu jechać w kolejną trasę. Nie chciałam odpalać studia i zabierać się za muzykę i jakby tego jakoś zacieniać, czy tworzyć jakiś kurtyn, czy zasłon dymnych dla tego procesu. I wiedziałam, że okej, w jakiś sposób jakieś dzieciństwo się dla mnie skończyło, z różnych powodów, i że potrzebuję to przeprocesować. I to był fantastyczny czas, który dał mi też taką siłę napędową do tego, żeby zmaterializować te przedmioty, które leżą tutaj na stole. Czyli po prostu potrzebowałeś tego czasu. Wiesz co, przypomniałem sobie teraz, kiedy o tym mówisz, taką rozmowę, którą lata temu, w latach 90. przeprowadziłem z liderem zespołu Simply Red, Mick Hucknall. Miałem taką okazję, zrobiłem z nim rozmowę i jedno z pytań, które sobie przygotowałem na początek tej rozmowy, bardzo inteligentne. Dlaczego już tak dawno nie wydałeś jakiejś nowej płyty jako Simply Red? I on mi wtedy powiedział, no człowieku, no, że po prostu chciałem sobie pożyć trochę. Czyli powiedział coś podobnego. Ja zrozumiałem tak, no wydał, sprzedaje się. Na biedę nie narzeka, robi koncerty, ale chce pożyć. No okej, rozumiem. Co tam się za tym kryło? Nie wiem, być może też, wiesz, potrzebował tego czasu, żeby... Ale to jest bardzo ważne właśnie, żeby... Ja nie mówię, że każdy żyje w jakiejś takiej zawrotnej sławie, która po prostu ogranicza ci, nie wiem, jak ogranicza ci na poziomie wyjścia do sklepu spożywczego, czy do piekarni, bo... Ale
przychodzi taki moment, jeżeli jesteś artystą i tworzysz coś, cokolwiek to jest, tak? Czy to jest rzeźba, czy to jest malunek, czy to jest muzyka, to jednak trzeba bardzo czujnie dbać o ten zasób własny, tak? O to, żeby mieć z czego czerpać, no bo jak się wystrzelasz tak. I się jakby zawęzisz, tak? Do jakiegoś jednego motywu, no to potem przyjdzie taki moment, kiedy ja tak miałam, szczerze mówiąc. Kiedy miałam po prostu ochotę złapać balans z tych wszystkich takich najprostszych, najbardziej banalnych czynności życiowych. Pod tytułem wstawiam zupę. No tak. I to jest najważniejsze wydarzenie tego dnia. Czyli można powiedzieć, że tak chciała się zresetować, odreagować, tak. Pożyć normalnym życiem, złapać wiatr w żagle. Tak, chociaż nie sądzę, żebym prowadziła jakieś naprawdę niesamowicie odmienne życie, ale faktycznie wyjazd w trasę jest wymagający, ale też ja lubię to, co robię, więc ja pracuję 24 godziny na dobę. Więc to nie jest tak, że wychodzę o tej 8 czy tam z domu, żeby być na 10 w pracy. Czasami tak odgrzałam się i krzyczałam w niebo. Ja bym chciała normalnie pracować, tak od 8 do 16, ale to oczywiście nieprawda do końca. Nie widzę cię w korporacji. Wiesz, ja cały czas coś się we mnie kotłuje i potrafię się przed zaśnięciem jakoś ożywić, bo coś fajnego mi wpadło do głowy teraz, tak? Wiesz co, nawet podczas rozmowy z tobą to się czuje. To widać i słychać i czuć naprawdę, że się w tobie kotuje. Zanim zakończymy tę rozmowę, to tylko mam jedno pytanie, bo postanowiłem, że muszę je zadać. Czy to jest prawda, że ty śpiewałeś w chórkach zespołu Scorpions? Tak. No, ale jak? Co? Jak to? O co chodziło? Mówiłam o tym już bardzo wiele razy, ale... Ale panie Maćku, też powiem. Tak, też opowiem, bo chociaż dawno nie odpowiadam na to pytanie. Pewnym zbiegiem okoliczności, to jest tak, zespół Scorpions koncertuje po całym świecie. I miał różne zestawy, w cudzysłowie, chórków, w zależności od kontynentu, na którym gra. W Europie chórek stanowiły Polki. Jedna z nich, zresztą tam mamy polski pierwiastek, Paweł Mąciwodę, tak. na basie. Ale to, że tam śpiewałeś w chórkach, jest do polskiej chórki, ten fakt ma coś wspólnego, że to jest polski muzyk? Nie. Akurat nie. Okay. Ale tak sobie napomknęłam tylko. No tak. I jedna z pań poszła na urlop macierzyński i zaproszono mnie po prostu do zasilenia chórku. Ja mam bardzo dużo szczęścia w życiu i mnie spotykają naprawdę... Ja wpadam w bardzo dziwne sytuacje czasami, znaczy jest takie niesamowite, wiesz, wręcz, że no, jak ta, że wpadam w ten chórek zespołu Scorpions, który uwielbia mój ojciec, pamiętam Wind of Change na MTV, pamiętam, że ja całe wakacje spędzałam, jakiś taki 96 rok, 97 rok przed telewizorem, oglądając MTV, ja znałam każdy teledysk, każdy dźwięk, uwielbiałam wtedy te teledyski i pamiętam to Wind of Change i ja dostaję właśnie angaż na taki eksternistyczny, co prawda, ale koncertujemy na urodzinach Michaiła Gorbaczowa w Royal Albert Hall, to było, nie wiem, 2010, 11 rok, już nie pamiętam. To było tuż przed premierą mojej płyty, jakoś 2 lata może, czy rok. No i to się dzieje, i tę galę prowadzi Mila Jovovich, i przemawia Lech Wałęsa, i ci wszyscy ludzie, i ja wtedy... To genialne. Ja wtedy jestem przecież, kurczę, kompletnie zielonym groszkiem, jeśli chodzi o takie rzeczy, ale mnie się wielokrotnie zdarzały takie w życiu, takie niesamowite sploty okoliczności, które warte są spisania, szczerze mówiąc. Pomyśl o tym w książce, jak najbardziej. Myślę, że to by się sprzedało. A co jeszcze oprócz tego? Ale jeśli bym napisała książkę, to science fiction. Ale to rozmowa. Science fiction? Ciekawe, masz taki pomysł. Temat. To ci się zakotłowało, ci się w głowie fantazy. Okej. Okay. Ale co jeszcze z takich rzeczy, o których może ja nie wiem, oprócz Scorpions, że ci się zdarzały zupełnie niesamowite historie, to co takiego na przykład? Dobrze. Opowiem na przykład to, że jako... Bardzo, nie wiem, ile miałam wtedy lat, 18-19 lat, brałam udział w konkursie na interpretację piosenek Agnieszki Osieckiej.
organizowany był to konkurs przez Fundację Agatę Passent, Fundację Okularnicy. Tam poznałam zresztą moją przyjaciółkę Magdę Popławską, która też śpiewała w tym, tego sam, przy tej samej edycji śpiewała też Ola Popławska, Kasia Zielińska. I to była taka, kurczę, powiem szczerze, z perspektywy czasu silna grupa. Silna grupa i po tym całym wydarzeniu, które sobie przemknęło, jak wszystko przemyka, dostałyśmy propozycję, właśnie ja, Kaśka i nie pamiętam kto, a Magdy wtedy chyba nie było, wzięcia udziału w koncercie zespołu reprezentacyjnego Wojska Polskiego, a ja miałam wtedy, podkreślam, z 17 lat, 18 może, w sali kongresowej. Pięknie. I pamiętam, że wylądowałyśmy w jakichś mundurach, w takim moro. No, tak. Z tą orkiestrą. Ja naprawdę część rzeczy jakby już gdzieś mi umknęło, bo to było 2001 rok, no to z 18 lat temu. Niemniej leciałam wtedy pierwszy raz samolotem z tą załogą do Szczecina. A propos i teraz otaczamy koło, Zamek Książąt Pomorskich. Wtedy. Tam graliśmy koncert i to był koncert bodajże kolędowy. Nie pamiętam tego, to było dawno temu, ale to są takie jakieś, tak, moje życie to są takie sytuacje, takie jakieś często ekstremalnie zaskakujące sytuacje, które przychodzą z zewnątrz i ja tak stoję i tak się dziwię, że to przyszło, jakoś się samo stworzyło i ja w tym jakoś jestem z jakiegoś powodu. No bo to trwało, bo to mi daje wspaniale. Jakiś taki chciałem ci napęd. Powiedzieć, że ja mam znajomości w zespole Mazowsze Pieśni Tańca, więc gdybyś chciała, to mogę was jakoś skontaktować. Jestem pewien, że coś dobrego by z tego wyszło. To są wspaniali profesjonaliści. Ja właśnie nigdy nie byłam na koncercie polecam bardzo, Mazowsze. Polecam. Ich siedzibę polecam w Otrębusach pod Warszawą. To jest niesamowite, jakby to powiedzieć, przedsięwzięcie, firma. Bardzo, bardzo koncertująca tak, na całym tak, świecie. Tak, tak. Melu, bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. Za chwilę rozumiem, że będę mógł liczyć na to, że mi podpiszesz tę płytę. Bardzo dziękuję, życzę powodzenia kolejnych, chciałem powiedzieć, szalonych, no po prostu kreatywnych, niezwykłych sytuacji, pomysłów. Tego ci życzę. Dziękuję i wzajemnie i wszystkiego dobrego.